wszystkie życzenia, to czemu zaprzeczacie seksowi albo innym rzeczom, które są naturalne? Jeśli Bóg kilka sekund... To niesamne jest. Kilka sekund. A jeśli... jeszcze raz może pan powtórzyć? Nie, jest natural. To jest naturalne. Yeah, has to be properly used. Ale musi być właściwie użyte. Ale żaden Bóg nie zakazuje seksu, natomiast większość religii to robi. Nie można religii utożsamiać z Bogiem, bo to jest bzdura, to jest według ludzi. Okej, okay. Any God is forbidden sex, because God is not telling us to not use sex, but religion is telling that. No. Nie. God. Skąd to wie? Sit down if you want to understand. Because proszę usiąść, jeśli chcesz zrozumieć. Jeśli chcę usłuchać, nie zakładaj, że na pewno wiesz. Otherwise you just make a question and escape, you don't get the answer. Więc w innym wypadku zadasz pytanie, uciekniesz, nie usłyszysz odpowiedzi. See, it's two people. Jest, załóżmy, że jest dwoje ludzi. It's God, jest Bóg and his energy. I jego energia. It's always good. To jest zawsze dobre. God, male, his energy, female. Bóg, czyli mężczyzna i jego żeńska energia. So in the spiritual world works perfectly. Więc w świecie duchowym to działa doskonale. The material world sometimes is exploited. A w świecie materialnym jest to wykorzystywane. So the Lord wants us to go out of this material energy. Więc Bóg chce, żebyśmy wydostali się spod wpływu tej materialnej energii. To enjoy this communication, this closeness between male energy and female energy. Żeby cieszyć się tą energią męską i energią żeńską. Chwila. Seks tantryczny czy też taoistyczny jest jak najbardziej energetyczny. Kontakt fizyczny jest tu drugi. Seks, tantric sex and energetic sex jest jaki? Taoistyczny. Jest taotic sex. Zmiana, change of energy, kontakt is second level. Sure, you can try. Możesz próbować. Ja robię to tyle lat, jak najbardziej. I'm doing this since many years. Yes, that's what I noticed. You're very moving. Więc dlatego tak się zachowuję. Seven hours working in the shop. Very good. Bardzo dobrze. Let's see where you get. Więc skąd to masz? It's not, you see, the yogis. No, jogini. They are unable to get in touch from me. They are unable. Get detached from meat eating. Oni są w stanie zrezygnować z jedzenia mięsa. They go to a place in the Himalayas. I oni udają się w Himalaje. They kill monkeys. They kill monkeys. They are killing monkey. They kill a monkey. Oni zabijają małpę. They sit in the monkey. I siedzą na małpie. They chant mantras. Oni intonują mantry. Until they decompose. Dopóki to się nie rozłoży. So they have to smell it. Więc muszą to wąchać. So they like this, they realize how meat is so horrible. Więc oni w ten sposób realizują, jak bardzo straszne jest mięso. With the skull of the monkey. I kiedy? When they? With the skull of the monkey. Skull? With the skull. Czaska. A czaska małpy? They make a plate, a bowl. A z czaski małpy robią talerz. There they cook their meat. I oni ugotują jej mięso. Like this they learn to be detached from meat. W ten sposób uczą się, jakby się przywiązanym do mięsa. So this is the way to get detached. No, but just let me explain. Pozwól mi wyjaśnić. This is the way to get detached from meat. Więc to jest sposób, w jaki można odwiązać się od jedzenia mięsa. Sometimes they put a stone in the tongue. Czasami pod układ. They put a hook like for a fish. Haczyk z kamieniem przywiązują do języka. To control the tongue. Żeby to kontrolować język. It's a very extreme method. To jest bardzo ekstremalna metoda. To give up meat. Żeby porzucić jedzenie mięsa. Other person just listen and then do it. Inne osoby są w stanie słuchać i to zrobić. Tantric sex. Tantryczny seks. The same. To jest to samo. A person who cannot give up sex. Ta osoba, która nie jest w stanie porzucić seksu. That sex until he cannot do anymore. Hmm? That sex all the time. A ona cały czas angażuje się w życie seksualne, nie jest w stanie and tego porzucić. I ona próbuje tak wznosić energię z until tego. They get completely satiated. I dopóki nie staje się wypalona tym. But in the Vedas we understand. Ale poprzez Wedy my rozumiemy. Kama esa, krodha esa, raja guna samud bhava. Kama esa, krodha esa, raja guna samud bhava. From the mode of passion comes desire. Z guny pasji pochodzi pragnienie. It's like fire. To jest, i ono jest jak ogień. It never gets satiated. I nigdy nie może zostać się nasycone. The more you give to the fire. Im więcej wrzucasz do ognia. More oil you give to the fire. Im więcej oliwy dolejesz do ognia.
the higher it burns. Tym wyżej będą sięgać jego płomienie. So if you want to use your energy for that, jeśli chcesz użyć swojej energii do tego, welcome. Witamy. Dlaczego nie jako źródło? Bo ja się dzieli, jak się nie śmiejemy się, słuchasz tego, co mówimy, czy nie bardzo? Tylko patrzysz i jeźdź na cię. No, it's okay. Okay. He needs to... He's making questions. You did already questions. Let him... Ty mu zadawałeś pytania, pozwoliłem mu teraz. So, 930. This system of tantric. Ten system tantryczny. To try to control sex with that. Ty ktoś powinien być. People can try. You could repeat because... People can try, but it's very dangerous. Aha, ten seks tantryczny. Ludzie mogą próbować, ale to jest bardzo niebezpieczne. The authority in the Vedas is Vishnu, Krishna. Autorytetem Ved jest Krishna, czy Vishnu. And they tell them the body. W porządku. I postaram się przyjść do Radha. Postaram się, czy będziesz. Że ja przyjdę. Different chakras. W ciele znajdują się różne czakry. These chakras are centers of energy. Te czakry są centrami energii. And the best is to preserve this energy. Preserve? Preserve the energy. One zatrzymują tak energię. Then you can rise this energy to the top. I one są w stanie znosić tę energię do góry. At the time of death. W momencie śmierci. Now, yeah, at the time of death you can think in God. Ale w momencie śmierci można myśleć o Bogu. I wtedy można zostać wyzwolonym. Ale jeśli w momencie śmierci myślisz o seksie, i dostajesz wtedy, w następnym życiu dostajesz formę zwierzęcą, która może uprawiać seks non-stop. Gołębie, małpy, one mogą cały czas uprawiać seks. So it's very dangerous. Więc to jest bardzo niebezpieczne. If you can use this energy and think in God at the last moment. Więc jeśli użyjesz tej energii do tego, żeby w tym ostatnim momencie myśleć o Bogu. The majority they get hooked into the desire. Ale jest niewiele osób, które tak mają to pragnienie. Just like the yogi. Całe długie życie, a nie mamy śmierci. No. To jest takie, wiecie, ja wiem, że bardzo ładnie można wyjść na swoje przeginając, ale to wiesz, ja też potrafię być cwany, to nie w ten sposób. Ale długie życie, a nie moment śmierci. Życie jest krótkie. No. Dobra, w porównaniu z momentem śmierci jest cholernie długie. Może twoje jest krótkie. Uważam, że jest dość długie. Jasne. Takie zdanie i wolno mi. No, w tym życiu mogę kupę rzeczy robić, a nie tylko myśleć bez przerwy. Kupę to fakt. No. No wiesz, tak się możemy przygadać. Nie, no właśnie, bo ty, ja nie wiem, czy ty chcesz wysłuchać, czy ty chcesz po prostu się kłócić. Nie, no bo wiesz, ale odpowiedź jest taka, musi wyjść na moje, z jakim przegięciem. So, he's not satisfied by your way of explanation, because he's talking, telling, you want to be, you know, the one who is winning all the time. I'm not explaining you. Ja ci nie wyjaśnię. I'm just repeating something. Ja powtarzam coś. That's why I quote some Sanskrit verse. Dlatego intonuję czy cytuję sanskryckie wersety. Krishna speaks the Bhagavad Gita. Krishna mówi Bhagavad Gita. It's respected around India. I Bhagavad Gita i Krishna są respektowane w całych Indiach. Like main book. To jest podstawowa książka, czy główna księga dla Indii. Not even one chapter. Krishna talks about let your sexuality free tantra. He don't talk even once. He just say twice. Kama esa, kama desire takes you to anger. On mówi, Krishna mówi w Bhagavad Gita, kama esa, czyli kama przychodzi, czyli pożądanie przychodzi w złość. That's why you're angry. Dlatego jesteś zły. Any other question? Czy są inne pytania? Sexuality leads to that, to frustration. Seksualność, seks prowadzi do frustracji. To nie chodzi o to, kto ma wygrać. My nie gramy o nic. Ale nie po to mamy ten namiot, żeby gadać o seksie. Musisz postawić swój namiot. I znajdziesz kupę ludzi, którzy będą chcieli cię słuchać, nie martw się. Czy są inne pytania?